Jeżeli chcecie kupić tanie końce przez PST, serdecznie Was zapraszam do FIFA Shop. Jeżeli podacie hasło Kamyk, to dostaniecie 5% końców więcej. Polecam. Siemanko, z tej strony Kamyk i nagrywam to jeszcze raz, bo przed chwilą w ogóle nie włączyłem mikrofonu. Gram sobie najzwyklejszy w świecie mecz. Witam Was w najzwyklejszym w świecie meczu. Jaki mam skład? Full TOTS, praktycznie to co widzicie, każdy z zawodników oprócz Sancheza jest chyba TOTSem. No i po prostu lecę z koksem. Tak, nawet się rymuję. To jest najzwyklejszy w świecie mecz. Nic tu nie zobaczycie, nie będzie fajerwerków, nie? Nie wiem, może jakiś ładny gol wpadnie przez przypadek. Może, ale nie obiecuję. Po prostu staram się zagrać mecz po prostu w ucie i strzelić jak najwięcej bramek i może koleś zrejdżuje, zobaczymy co to będzie. No, może Lacazette coś ładnego pokaże. O, teraz na przykład się wypuścił i teraz do przodu Lacazette. I będzie rzut rożny. Nic więcej nie zobaczycie tutaj, nie wiem, możecie żądać fajerwerków, możecie żądać, żeby Cazorla dorzucił na główkę, a tam nasz najniższy zawodnik strzeli bramkę, czyli Sanchez, ale nie, tak nie będzie. Chyba. Nie wiem, co się wydarzy w tym meczu, także zwykły mecz, Santi Cazorla, który jest jako TOTS, robi koksiarską robotę i nawet nie wiem, o czym będę tu odpowiadał, no po prostu taki nieogar odcinek, ponieważ jest to ostatni moment, kiedy mogę coś nagrać, bo za chwilę wyjeżdżam już, znaczy wy to jak widzicie, to pewnie widzicie to w innej dacie, więc ja już jestem pewnie mocno narąbany i leżę gdzieś pod drzewem, nie wiem, żartuję, aż tak mocno chyba się nie dam rady narąbać, chociaż kto wie. I po prostu sobie gram, bo jeszcze jeden by się przydało w swój odcinek nagrać. Niektórzy z Was lubią, jak sobie Kamyk popierdzieli głupoty trochę pogram, może jakiegoś tam skilla trochę pokażę, no dobra, już niech będzie, że Kamyk jest, niech nie będzie, że Kamyk jest tak słaby. I zobaczymy, może koleś strzeli Müllerem to odsem bramkę, mam nadzieję, że nie, no i mam taką nadzieję dobrą. No i tyle, no naprawdę. Nowy fryz mam. Czajcie? Tak jadę wyrywać laski nad morze. Nie wiem, czy coś się da zrobić. Fryzura. Powiedziałem ładny gol. Powiedziałem pani, żeby fryzura odciągała uwagę od twarzy. Trochę w miarę podziałało, ale czy tak super dobrze, to nie wiem. Dobra, koleś, chcesz oglądać powtórki? Thomas Müller. Kurde, głowę to on ma. Payet. Dawaj, Payet w totcie. Nie, no koleś gra zbyt dobrze. Jestem lamusem i w ogóle. Nie wygram tego meczu. Smutek, smutek. O, wiem o czym powiem. Powiem o tym, że według polskiego YouTube'a, ludzi, którzy oglądają, nie można narzekać na FIFA. Nie można! Nie ich herbatniki! Nie można po prostu. Jak grasz, to nie możesz narzekać na FIFA. Nie i koniec. Po prostu kupiłeś dobry produkt i graj do końca. Masz się cieszyć ze straconych bramek. Masz po prostu wielbić FIFA na kolanach. Nie, tak nie jest. Tak nie jest. Nawet jeżeli gramy w coś codziennie, no chyba lekko spalony. To nie musimy wyrażać o tym cały czas dobrej opinii, takie mam chyba zdanie. O, zajebiście wyrzuciłem do De Bruyne, man of the match'a, ale nie trafił. No, także spokojnie, easy peasy, loris squeezy, nie trzeba wyrażać. Kurde, ja mam tak niskich pomocników, a wyrzucam do nich. Aha. Pajot nie ogarnął w ogóle tematu, co się wydarzyło. Dalej, o, Cazorla, o, Santi Cazorla. O, Lacazette. O, 1-1. Aż się napije Coli Zero. Stażystka jest napisane. Mam nadzieję, że jakąś stażystkę znajdę nad morzem. Ładną. Tutaj napity. Cola Zero po prostu oszukuje swój organizm. No ale niech tak będzie. Jeszcze coś muszę spakować. Spodnie za mną leżą, ale chyba ich nie będę brał. Chyba, że jutro będzie zimno, to od razu na dupę założę. Tak to nie. Myślicie, że brać spodnie? Nie, to tak już nie ma znaczenia, to jeszcze nie ma. Ej, okej. Ale się dałem nabrać. No po prostu jak na to, że Święty Mikołaj istnieje, nie? Wiecie, że naprawdę tak naprawdę Święty Mikołaj nie istnieje, nie? Serio, nie istnieje Święty Mikołaj. Naprawdę, ja nawet nie żartuję, nie istnieje Święty Mikołaj. To w Laponii to też jest pizza na wodę fotomontaż. Naprawdę, przepraszam, no wiem, że myśleliście, że ten Święty Mikołaj jednak może gdzieś tam. No nie, to naprawdę rodzice albo babcie, wujkowie, dziadkowie wkładają wam prezenty pod choinkę. To nie jest Święty Mikołaj. Wiem, że dostanę mnóstwo subów za tą okrutną prawdę. Nie każdy chce się do tego przyznać, ale Święty Mikołaj nie istnieje. I on naprawdę nie jest święty.
bo on grzeszy strasznie, bo on tam ma tak, do niegrzesznych dziewczynek jeździ, taki przebrany, święty Mikołaj. I wtedy już jest niedobrze. I wtedy już grzeszy strasznie. To jest prawda. To jest wszystko prawda, co teraz wam powiedziałem. Naprawdę. No. Dobra, już przestanę o tym mówić, bo wiem, zaraz będzie jakaś załamka tutaj ogólnie na YouTubie, drama będzie, że święty Mikołaj jednak nie istnieje. No ale trzeba poznać czasem okrutną prawdę, że święty Mikołaj nie jest święty i nie istnieje jako święty i w ogóle faul. Także sorry. Ja byłem faulowany? Nie, okej. Okay. Ale koleś mi przeczytał jak słabą książkę. Dobry ślizg. Przejmiesz? Nie wiem, gdzie spadnie piłka. Okej, okay, nie spadnie. Super, Pajet. Super. I siup, podanie tu. I siup, podanie tu. I Gradel. Ale wypuści Lacazette. Nie. Nie gra mi się ostatnio w FIFA dobrze. Muszę ponarzekać trochę. Okej. Okay. Pajet. Sanchez. O Jezu, Sanchez. Coś ty narobi. Chłopie, teraz kontra pójdzie, zobacz, jak Rudy De Bruyne biegnie. O, ale w ślizgu, piękny, jeszcze może, nie wiem, myślałem, że po jego nogach albo coś. Okej. To Thomas Müller. Dobra, Lacazette, oddaje piłkę i biegnie Renifer przez coś. Dobra, biegnie. Oho, na pewno chciałem tam podać, dobra, teraz. O Jezu, koleś tak dobrze broni, tak. Moja Maxwell, dawaj! Nie. Jeb, z główki koleś chciał znowu. Kurde, szuka tych dośrodkowań. Dobrze. Lacazette, pięknie od tyłu tam był wjechany mu. Wjechano mu od tylca. Dawaj, Alexis Sanchez, tu. Święty Mikołaj nie istnieje, naprawdę. Dobrze. No Lacazette, wybiegałeś i mnie tak zrobiłeś w ciula. On mnie bardziej zrobił w ciula niż go. No, co za... Nie. To nie może być prawda. O nie. O nie, Lacazette 2-1, to banda łysego. Ogólnie Lacazette naprawdę jest dobrą kartą, no. Toc oczywiście, zwykły chociaż też, a ciekawe jaki będzie miał overall w przyszłej chwili. Ciekawi mnie to bardzo. I gdzie przejdzie, bo jeszcze chyba nigdzie nie przeszedł, to wątpię, żeby w Lyonie się zmarnował taki gracz. Zobaczymy. Dobra, brawo. Müller już koleś wkurzony rzucił padem. Podniósł pada, jednak działa. I koleś pójdzie teraz z kontrą i mi strzeli bramkę. Super gra. Naprawdę. Brawo. Fajnie w ogóle, że jak wznawia się grę, to można tak mocno bronić, że wtedy drużyna jest skupiona i ogólnie, że nie da się przejść w ogóle kolesia. No to jest naprawdę... Tak. Myślę, że ojej. Myślę, że to jest warte w ogóle zakupu, że tak można zrobić, bo to wtedy wiadomo, jak się straci bramkę, chce się szybko odzyskać, no i to nam pomaga, bo wtedy się dobrze broni nam, najlepiej na świecie. Nie rozumiem tego podejścia do tego, no ale dobra. Tak, właśnie sprawdziłem, że mamy przedłużenie sesji z pedagogiki wszyscy cały roczny, ponieważ pani sobie wzięła i połamała sobie żebra i tak dalej. Ups. Verratti. Lacazette! Mamo! Fusiu. No, rzuć do Santiago. Nie, to Verratti. O Jezu, ten Verratti to jest naprawdę useless shit. Useless. Kompletnie useless. Naprawdę. Do niczego się nie przydaje, nie? W sumie Matuidiego mogę tam wrzucić. Dlaczego tego nie zrobiłem? 10 razy lepszy. Mogę go tam wstawić, bo już go mam, a wcześniej go nie miałem w składzie.
dlatego go nie wstawiłem, a teraz go mam, to mogę. Ajajaj, boję się w ogóle tym Lacazette coś zrobić, bo zaraz czerwoną kartkę. Super. Nie, nie podoba. Dobrze, myślałem, że koleś jest mądry i poda, ale nie był. Dobra, dawać, rzut rożny, okej. Koleś mógł się tu podać. Ten już się cieszył, widzieliście tego po prawej? Już rączka! A tu... nic z tego. Schweinsteiger. Siema! Bardziej wyglądało pewnie jak Hechitla, ale... siema! Jest Hugo Lloris i but! Okej. W ten sposób wywołaliśmy rage quita u Kamyka. Widzimy się w kolejnym odcinku. Nie, dobra, nie idę stąd. A może gdybym był bardziej mniej roześmiany, to bym wyszedł z tej gry, ale nie. Znaczy bym był bardziej wkurzony, to bym nie wyszedł. Znaczy wyszedłbym, jakbym był bardziej wkurzony, to bym wyszedł. Ale wiem, że takie rzeczy, takie rzeczy się zdarzają w tej grze. Oczywiście to jest, w prawdziwym życiu też tak się dzieje, także bramkarz zazwyczaj kopie w swojego zawodnika, chociaż na przykład Weidenfeller w tym sezonie kopnął w głowę kogoś tam. Także niby normalka, nie? No ale w FIFA nie będę tego komentował. Okej, dzięki ziomek, chciałeś mi oddać. Gra ogólnie polega na tym, że kto ma większego skilla w FIFA, ten wygrywa. Także bardzo dużo zależy od skilla w tej grze. Takie zwykłe UT, a takie niezwykłe. Grodę! Nie masz takiego powera w nocy. Dobra, może ofensywnie zagramy. Ogólnie mam nadzieję, że macie bekę z tego odcinka. Ja bym miał, patrząc tak z boku, bo wewnętrznie to się kurwa gotuje. Ale... nie, tak to jest spoko, nie? Tak to ogólnie... Dlaczego moja kariera na YouTubie rozpoczęła się od tej popierdolonej gry? Zobaczcie, mój obrońca był przed nim. Ten wjeżdża. Mój bramkarz się wywala po... Jakby stał w miejscu, to by nic... Patrzcie, by stał w miejscu, nic by się nie stało. On się rzucił, zanim koleś dotknął piłki tym lamem. Nie. Idę się powiesić na sztorówce, nie? Nie, po prostu ta gra wymaga anielskiej cierpliwości. Anielskiej. Tak, i koleś jeszcze będzie z tyłu podawał. Tak. Już myślałem, że tak będzie robił. Tylko podał do bramkarza. Dobra, nie, kończę odcinek, bo jeszcze pokażę wam tylko, jak ładnie mój obrońca się zachował, nad którym nie miałem kompletnie kontroli. Jeżeli nie wierzycie, to sprawdźcie sobie. O, tutaj. Także w ten sposób, patrzcie co można zrobić, kiedy macie bardzo dobry mecz, bardzo dobrze wam idzie. Klik! Widzimy się w kolejnym odcinku, nie chcę się denerwować przed wyjazdem. Na razie.